Na tegorocznej nocy naukowców Zakład Dietetyki Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, filia AWF Poznań, zaprezentuje temat związany z niemarnowaniem żywności. Na świecie rocznie marnuje się około 1,3 miliarda ton żywności, co stanowi 1/3 produkowanej żywności, która mogłaby być wykorzystana. Wyrzucanie żywności dotyczy to krajów wysoko rozwiniętych i w Europie oraz w Ameryce Północnej wyrzuca się średnio 95 do 110 kg żywności na jedną osobę. Dla porównania w krajach afrykańskich ta ilość wynosi tylko 10 kg na rok. Najczęściej wyrzucamy warzywa i owoce, które niestety nie są wykorzystywane na etapie produkcji, przechowywania we właściwy sposób. W Polsce marnujemy około 9 milionów ton żywności na rok, z czego 7 milionów ton dotyczy żywności, która jest marnowana na etapie produkcji, a 2 miliony ton dotyczy żywności marnowanej w gospodarstwach domowych. Polska plasuje się na 5. miejscu, jeżeli chodzi o marnotrawstwo żywności w Europie. Marnując żywność, wpływamy na ilość śmieci, wpływamy również na klimat oraz na energię, gdyż produkcja żywności jest bardzo energochłonna. W ujęciu procentowym około 60% żywności marnowanej jest przez sektor rolno-spożywczy, około 30% przez konsumentów detalicznych i około 10%, niektóre źródła podają, że 5 do 7% marnowane jest przez sieci handlowe, generalnie sektor handlowy. Jaka najczęściej żywność jest marnowana? Marnotrawstwo dotyczy przede wszystkim owoców i warzyw. Dotyczy także produktów o upływającym czy terminie ważności, bądź też przydatności do spożycia. Ponadto produktów mrożonych, u których został przerwany ten cykl mrożenia, a także produktów, których opakowanie zbiorcze zostało uszkodzone. Te produkty również lądują do kosza. W Polsce stopniowo wprowadzane są przepisy, które obligują przedsiębiorców do walki z marnotrawstwem żywności. I tak w ubiegłym roku, 1 marca, została wprowadzona ustawa, która nakazuje sieciom handlowym i dużym hurtowniom o powierzchni powyżej 400 m kwadratowych podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi, na mocy których żywność, która ewentualnie lądowałaby w koszu, może zostać przekazana takim właśnie organizacjom. Dotyczy to żywności, której termin ważności, termin przydatności, przepraszam, do spożycia zbliża się ku końcowi, ewentualnie żywności, która nie może z powodu tego, że wygląda już na nieświeżą, trafić na półkę sklepową, na przykład warzyw i owoców. Na koniec jeszcze chciałabym dodać, jaka jest różnica między datą przydatności do spożycia, a datą ważności. Jeśli chodzi o tą pierwszą, datę przydatności do spożycia, po upłynięciu tej daty produkt jeszcze może być spożyty. On co najwyżej stracił konsystencję, barwę czy smak. Natomiast absolutnie nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Natomiast w przypadku upłynięcia daty ważności nie należy takiego produktu już spożywać, należy go wyrzucić, ponieważ może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie. Jak nie marnować żywności w domu? Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Marnowanie żywności w domu to przede wszystkim skutek zbyt dużych zakupów. Winne jest także niewłaściwe przechowywanie jedzenia, które szybko się psuje. Jak temu zapobiec? Regularnie porządkuj kuchnię, planuj zakupy, kontroluj terminy ważności, korzystaj z metod konserwowania żywności, a przy gotowaniu eksperymentuj i improwizuj. Nadmiarowe jedzenie zawsze możesz oddać. Chętnie przyjmą je banki żywności lub organizacje pomagające potrzebującym. Poznaj kilka zasad, dzięki którym ograniczysz marnowanie jedzenia w swoim domu. Po pierwsze, utrzymuj porządek w lodówce i w szafkach.
ponieważ częstą przyczyną nadmiernego kupowania jedzenia jest nieświadomość, co znajduje się w domu. Odpowiednio ułożone produkty na półkach i w szafkach to wstęp do zapobiegania marnowania żywności w domu. Makarony, kasze i ryże przełóż do szklanych słoików i poustawiaj w szafkach lub na półkach. Jedzenie, które łatwo się psuje, możesz podzielić na grupy i dla każdej przeznaczyć jedną półkę w lodówce. Po drugie, rób listę zakupów. Planowanie zakupów sprowadza się do kupowania tylko tych produktów, których naprawdę potrzebujesz. Jest to nie tylko krok do ograniczenia marnowania jedzenia w domu, ale też sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i krótsze wizyty w sklepie. Pierwszy etap to opracowanie jadłospisu na kilka dni. Zastanów się, co ty i domownicy będziecie jeść. Krok drugi to przejrzenie zawartości szafki i lodówki. Dzięki temu, że każdy produkt będzie miał swoje miejsce, z łatwością stwierdzisz, co jest ci potrzebne do posiłków, a to, czego brakuje, wpisz na listę. Będąc w sklepie, kupuj tylko te produkty, które znajdują się na liście. Nie kupuj produktów na zapas, zwłaszcza jeśli mają krótki termin ważności. Omijaj przeceny i okazje typu 3 w cenie 2, chyba że akurat oferowane towary znajdują się na Twojej liście. Absolutnie nie chodź na zakupy głodny, ponieważ kiedy jesteśmy głodni, nasz mózg nie pracuje wydajnie i łatwo popełniać złe decyzje, a przede wszystkim kupować głodnymi oczami. Po trzecie, czytaj etykiety produktów. Nawet jeśli masz listę zakupów, nie śpiesz się z zakupami i czytaj etykiety wybranych produktów. Sprawdzaj składy produktów oraz terminy ważności. Stosuj zasadę FIFO. Według tej reguły produkty z krótką datą ważności należy spożyć w pierwszej kolejności i ustawiać je z przodu półek. Żywność z dłuższym terminem postaw w głębi szafki czy lodówki. Co jednak zrobić, gdy okazało się, że zakupy są zbyt duże, a terminy ważności gonią, porcji obiadu wystarczy na kilka dni? Kluczem do tego jest konserwowanie produktów. Można to zrobić za pomocą mrożenia, pasteryzowania lub pakowania próżnowego. Zamrozić możesz niemal wszystko. Mięso, masło, sery, pieczywo, owoce, warzywa, ale także dodatki typu pietruszka, szczypiorek czy koperek. Do mrożenia nadają się również sosy, zupy, gotowana kasza czy bigos. Przed włożeniem do zamrażalnika warto sprawdzić, jak długo można przechowywać tego typu produkty. Pamiętaj, by opakowania do tych produktów były przeznaczone do kontaktu z żywnością. A co zrobić z resztkami produktów czy jedzenia, którym zdecydowanie kończy się data przydatności do spożycia? Kuchnia Least Waste to odpowiedź na pytanie. Jak gotować, żeby nie marnować? Zużywaj resztki jedzenia. Nie wyrzucaj obierek i ścinków po warzywach, takich jak marchew, pietruszka, seler, liście pora, cebula czy czosnek. Zamiast tego odłóż je do pojemnika w lodówce, zamrażalce i wykorzystaj na przykład do zrobienia bulionu. Dzisiaj przygotujemy kilka dań, aby pokazać Wam, w jaki sposób zapobiegać marnowaniu żywności. Najpierw wykonamy pesto. Pesto można wykonywać zarówno z naci marchewki, wykorzystując pozostałości po zakupionym pęczku marchwi, z liści rzodkiewki. My dzisiaj pokażemy pesto wykonane z liści pietruszki. Pozostałą część, niewykorzystaną pietruszki, dodamy do zupy, którą będziemy gotować później. Do pesto konieczna jest także oliwa z oliwek. Ząbki czosnku. Orzechy. Dzisiaj będziemy wykorzystywać orzechy nerkowca. Oczywiście przyprawy w postaci soli, pieprzu, w postaci cytryny, bo cytrynę jak najbardziej można dodać do pesto. Dzięki temu
żelazo, które jest zawarte w produkcie, będzie lepiej przyswajalne. Można także dodać łyżkę startego sera, na przykład parmezanu, a także pestki, które wcześniej były uprażone na patelni. Pesto zjadamy najczęściej, zjadamy z makaronem. Makaron oczywiście należy ugotować al dente, wtedy będzie miał niższy indeks glikemiczny. Niezużyte pesto może być wykorzystywane także jako pasta do kanapek oraz dodatek do innych potraw. Kolejną potrawą będzie koktajl. Możemy go wykonać na bazie dojrzałych bananów. Dorzucamy garść liści rzodkiewki bądź też liści szpinaku. Soku jabłkowego. Częściowo sok jabłkowy można, aby obniżyć wartość kaloryczną, zastąpić przygotowaną wodą bądź też wodą mineralną. Do koktajlu dodajemy sok z cytryny, siemię lniane, aby dostarczyć wielonasycone kwasy tłuszczowe. Zamiast soku jabłkowego można użyć także mleko migdałowe, owsiane, sojowe. Najpierw myjemy liście, myjemy banana, obieramy, wkładamy wszystkie składniki do blendera. I dokładnie miksujemy. Często zastanawiamy się, co wykonać z resztek warzyw, które znajdują się w lodówce. Dobrą propozycją jest zupa krem. Można w tym celu wykorzystać różnorakie warzywa, które pozostały po przygotowaniu innych potraw, a nawet zamrożone. Mogą w tym celu służyć takie warzywa jak cebula, łodygi brokułu, kalafiora, seler, marchewka, zielona część pora, także zewnętrzne liście kapusty, ponadto liście kalarepy, reszty pozostałej w lodówce cieciorki czy fasolki ze słoika lub puszki. W garku o grubym dnie najpierw rozgrzewamy oliwę, dodajemy pokrojoną w piórka młodą cebulę, dusimy ją do uzyskania złotego koloru, następnie dodajemy pokrojone, umyte wpierw, później pokrojone warzywa, czosnek, pół litra wody, następnie zawartość garnka gotujemy około 20 do 30 minut do miękkości warzyw. W kolejności miksujemy zawartość garnka ręcznym lub automatycznym blenderem. Resztki warzyw możemy także zużyć do przygotowania frittaty, czyli dania z jajek. W tym celu oprócz czterech jajek przygotowujemy, myjemy
obieramy i tniemy 200 gramów różnokolorowych warzyw, które pozostały po przygotowaniu innych potraw. Warzywa przygotowujemy, tniemy na 2-3 cm kawałki. Mogą w tym celu służyć kawałki cukinii, pomidora, bakłażana, papryki. Do dania możemy także wykorzystać pozostałe liście rzodkiewki, tudzież rukoli. Do masy jajecznej dodajemy także łyżkę bułki tartej. Jeśli konieczne, można użyć bułkę tartą w wersji bezglutenowej. Przyprawy w postaci czarnego, najlepiej świeżo mielonego pieprzu wlewamy na rozgrzany na patelni tłuszcz. Podgrzewamy do momentu ścięcia jajek, a następnie przykrywamy patelnię pokrywką, tak aby masa jajeczna dobrze się ścięła. Dzisiaj będziemy przygotowywały pizzę na bazie sera, żółtego, szynki oraz pozostałości warzyw z dzisiejszego przygotowywania produktów, czyli wykorzystamy paprykę, pomidory, również cukinię. Możemy również wykorzystać otwarte puszki, na przykład tuńczyka lub kukurydzy, czyli produkty, na które nie mamy pomysłu w kuchni. Dzisiaj również będziemy wykorzystywały resztki warzyw do przygotowywania zdrowych i pysznych kiszonek na bazie kalafiora, na bazie papryki, fasolki szparagowej oraz czosnku. Kiszonki to świetny sposób, aby wzmocnić pracę jelit. Są niskokaloryczne, są bogatym źródłem antyoksydantów. Również ważną cechą jest to, że zawierają bakterie kwasu mlekowego, no i wspomagają pracę układu odpornościowego. Warto wykorzystać produkty warzywne, również owoce, celem właśnie ich ukiszenia.